Dzień dobry, sobotni. Jeżeli dziś jest 15 dzień sierpnia i mnie właśnie oglądacie, to znaczy, że jestem tam, gdzie mnie zazwyczaj nie ma, albo że nie ma mnie tam, gdzie zazwyczaj jestem. I nie jest to relacja na żywo, ale żeby Wam smutno o 11 w sobotę nie było, zostawiam pewien filmik, który nakręciliśmy wcześniej. Korzystając z tego, że to nie jest relacja na żywo, więc nie będzie tak żywej interakcji między nami, więc mogę się skupić na jakimś nauczeniu czegoś, albo pokazaniu, przynajmniej może nauczeniu, to jest zbyt duże słowo, pokazaniu, jak ja to bym zrobiła, no to właśnie z tego skorzystam i dziś chciałabym właśnie to powiedzieć. W relacjach naszych na żywo jedna z pań kiedyś zapytała, jak zrobić pagony. Ja skorzystałam z zapasów w szufladzie. To mnie bardzo cieszy, że nie przytuliłam żadnego nowego motka. To jest naprawdę wielkie wyrzeczenie. Skorzystałam z tego, co kiedyś dawno temu sobie schowałam. Jest to włóczka Soldegrady w takim kolorze, który już jest nieprodukowany niestety, ale wszystkie inne kolory Soldegrady są tak samo piękne. Chciałabym Wam pokazać, jak zacząć robótkę od góry, mimo że ja wolę jednak zaczynać od dołu, ale nie zamykam się na nowe, na inne, może tak, na inne techniki i pokażę, jak ja zaczynam taką robótkę od góry z tak zwanymi pagonami. Tym sposobem, modyfikacją tego sposobu wykonałam zimą tak zwanego potwora. Potwór był pokazywany, była to z włóczki Karina z takim golfem wywijanym, z dość mocno linią ramienia opuszczoną i rękawkami takimi za łokieć. To był tak zwany potwór. Nazywałabym to wersja light letniego potwora. I to jest tak, na druty numer 5, to teraz kamera z góry, dobrze by było, gdyby pokazywała. Czyli tak, mamy na druty numer 5, dość grubą włóczką, bo Soldegrady jest dość grubą włóczką, nabrałam 80 oczek. 80 oczek, zamknęłam to w okrąg i wykonałam dwa żeberka ściegu francuskiego. Następnie zrobiłam sobie podział na ramionka, czyli tutaj w pierwszym rzędzie jerseyu prawego po 40 oczkach wprowadziłam jeden marker i na zamknięciu obwodu wprowadziłam drugi marker. Czyli zaznaczamy sobie linię naszego pagonu. Tu jest ta linia. Będzie ten drucik tak troszkę hałasowo, no ale mam nadzieję, że to nie zmieni odbioru filmu. I teraz tak, mój pagon jest na 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I marker miałam po środku, czyli pomiędzy oczkiem drugim i trzecim. W każdym okrążeniu dwa oczka przed markerem i dwa oczka po markerze dodajemy po jednym oczku. I robimy to, przynajmniej ja to tak zrobiłam, bo można to dowolnymi innymi sposobami, jakie znamy, dodajemy jedno oczko. Powtarzam, w każdym okrążeniu dodajemy w dwóch miejscach, czyli przed markerem i za markerem dodajemy po jednym oczku, czyli w jednym okrążeniu przybywa nam 4 oczka. I jeszcze tutaj pokażę, co to znaczy, bo ja dodawałam oczko z nitki rzędu niżej. Wprawdzie ja już jestem troszkę dalej z robótką, ale to nic nie zmienia, nie zmienia w tym, jak się to robi. Dodanie oczka, załóżmy, że to jest nasz pagon tutaj. Dodanie oczka z nitki rzędu niżej polega na tym, że taką niteczkę wyciągam sobie, czyli tak ją troszkę naciągam, obracam i zakładam na drucik. I to jest moje dodane oczko, które przerabiam jako oczko na prawo. Wiadomo, no tutaj nie o to chodzi, to nie ten wzór, nie ta strona robótki. I później znów sobie robię 4 oczka pagona. 2, 3, 4. I znów i wiem, że w tym miejscu muszę zrobić, dodać oczko, czyli biorę nitkę rzędu niżej i sobie ją tak wyciągam i okręcam. Zakładam na lewy drut i przerabiam. I idę dalej.
Mam nadzieję, że to jest właśnie takie pokazanie. Są różne techniki dodawania oczek, bo można dodawać oczko z nóżki rzędu niżej. I takie oczko wtedy inaczej się układa. Tutaj mamy o tak. Ja wolę dodawać z nitki rzędu niżej niż z tej nóżki, chociaż różne są techniki. Każdy robi tak, jak mu wygodniej, jak lubi. I w miejscu, gdzie się dodaje to oczko, tutaj zerknijcie, tworzy się taka linia. To jest linia tych dodawanych oczek. O tutaj. Ja kontynuowałam pracę przez około 7-8 cm tego pagonu. W miejscu, kiedy zdecydowałam, czy to jest odpowiednie, powiem Wam, nie wiem, to się okaże, gdy będę miała część przodu, znaczy mierzyłam to oczywiście, tylko że na takim etapie robótki jeszcze nie wiadomo, czy to, co sobie tam wymyśliłyśmy, jest ok, czy jednak trzeba było dalej kontynuować więcej tych oczek, czy raczej krótsze to zrobić. Tego nie wiem, to się okaże. Czasami oczywiście to jest taka integralna część tworzenia, że będzie prócie, a jakże? No ale to takie jest życie dziewiarki. I w miejscu, kiedy zdecydowałam, że już wystarczy, rozdzieliłam robótkę na przód i na tył. I każdą z nich teraz dziergam osobno, dlatego moje mam dwie pary drutów i to wygląda, o teraz tak wygląda. To, co mi się tutaj wydaje, że już mi wystarczy tych plecków do podkroju na pachę, tak mi się wydaje na razie. Chcę dojść z robótką przodu na etap tyłu i wtedy połączę i ocenię, czy jest ok, czy jednak należy spróć kawałek, może całość się okaże. Te 100 oczek, te 80 oczek, przepraszam, 80 oczek to było dosyć przemyślane, to nie było tak z kapelusza wzięte. Te centymetry również, to jest podobny sposób, Stasia rozpoczynała swoją sukienkę z Soltegrade, przy czym ona wykonywała rzędy skrócone na przodzie sukienki. Tutaj nie ma rzędów skróconych, to jest na prosto. Bo ja chciałam taką prostą dzianinkę, która będzie troszkę edukacyjna i pokażę Wam sposób wykonywania pagonów. To nie jest trudne, to jest tylko kwestia obliczenia sobie, ile oczek potrzebujemy, podzielenia tego na połowę, oznaczenia, jak szeroki ma być ten nasz pagon, bo może być pagon na dwa oczka i wtedy mamy wąsko tutaj. Ja mam na 4, tak miała Stasia w swojej sukience, też miała na 4 oczka. No zobaczę, kontynuować będę, aż połączę. Pracuję teraz na dwóch motkach. Mniej więcej kolorystycznie ułożyły się tak samo, jak widać tutaj, jak się to złoży, że mniej więcej ta szarość, tutaj gdzie jest mocno szare, odpowiada tej szarości. No, mam nadzieję, że panie, które podjęły temat, jak się robi pagon, coś im wyjaśniłam, że to nie jest trudne, że ta linia powstaje poprzez dodawanie oczek i dodajemy oczka zawsze w każdym okrążeniu. To jest ważne. Przed markerem i za markerem, z obu stron i tych oczek nam przybywa 4. Teraz na jedną część mam 68 oczek. Jak dojdę do momentu połączenia, to pod pachą dodam sobie kilka oczek. Myślę, że może 4, może 6 oczek dodam, zanim połączę, żeby to stworzyło taką linię łączenia przodu z tyłem. No i tak, no, to jest coś, nad czym pracuję. Z tego się dzierga bardzo szybko, Soltegrade sunie po drutkach szybciutko, więc mam nadzieję, że szybko się okaże, czy kontynuuję, czy jednak jest do poprawki i muszę sproć bolesny, ale to tak jest. Jak to dobranoc zawsze mówi, nie wiem, dobranocko, czy powtórzę dokładnie tak, jak ty mawiasz, że prócie jest integralną częścią dziergania. No więc to jest to, co chciałabym, żebyście sobie zobaczyły w sobotę 15, kiedy nie będzie relacji na żywo, ale będę właśnie w tej formie. Pewnie wtedy już będę albo po próciu, albo będę w gotowej dzianinie, patrząc na to, jak szybko przybywa tego fragmentu robótki.
Jak to w relacjach na żywo było, tak i dzisiaj mniej więcej takie pewne punkty będą, czyli pokażę Wam, jakie nowe kolory włóczek pojawią się po 15 dniu sierpnia. O takie kudłate, mocno kudłate, to są moherki od Lany Gatto. Ta linia to jest Mohair Royal, o ta. A ta linia to jest Silk Mohair, tu jest Silk Mohair Lame, czyli z dodatkiem błyszczącej nitki. Nitka błyszczy, pokażę Wam tutaj z górnej kamery, pięknie błyszczy ta niteczka, delikatnie z tym czerwonym takim, ten kolor czerwieni ja nazywam szminkowym, bo to jest taki szminkowy, szminkowa czerwień. Czasami bywa zwany makową czerwienią. Także to są nowe kolory, które pojawią się tutaj takie jesienne. Takie jesienne kolorki. I to się pojawi po 15 dniu sierpnia. Mohair Royal troszkę poszalał z nowymi kolorami, bo ogólnie w ofercie Lany Gatto tak nowych kolorów wielkiej ilości nigdy nie ma. Ale tutaj Mohair Royal, zerknijcie. Jak widzimy, jest dużo, dużo różowego i turkusowego. I taka fajna morelka. Chociaż bywa zwanym kolorem pomarańczowym. Lana Gatto nazwała to pomarańczowy. No i tutaj dwóch przedstawicieli. Takie przymglone róże. I to są nowe kolory włóczki Mohair Royal. To jest włóczka będąca mieszanką moheru z poliamidem. Nie ma dodatku jedwabiu. Dzięki temu jest tańsza niż z dodatkiem jedwabiu, ponieważ silk mohair jest droższy, ale też to ma ten plus, że jest dużo tańsza, jest ekonomiczniej zrobić sobie coś z Mohair Royal niż warto spróbować każdej z nich, ale wiadomo, że czasami cena jest kluczowa. No to mamy, to są nowe kolory. Ja mam na sobie dzisiaj, nie bez powodu, takie wdzianko z włóczki Wig. Bo jeżeli mnie oglądacie, to znaczy, że jest sobota i dzień z rabatem. I tego 15 sierpnia, i to jest informacja podawana tylko i wyłącznie poprzez taki mój właśnie kontakt w tej formie z Wami, włóczka WIG 15 dnia sierpnia, czyli w sobotę, jest dostępna z 20% rabatem tutaj na talerzyku. Kręcą się moteczki, które no, pokazują swoją, nie mam wielu kolorów przygotowanych, ale te co są, są takie bardzo charakterne, nazwałabym je tak. A ja mam bluzeczkę z Wika i Wika absolutnie warto spróbować jako letniej włóczki, no bo jeszcze mamy sierpień. Letnia włóczka Wig na bluzeczkę w tej formie, myślę około 5-6 motków, jeżeli jest dłuższym rękawem, to około 7. Ja z tego Soltegrade mam schowane w tej mojej szufladzie 4 motki. Co mi wyjdzie, jakiej długości, to zobaczę, chciałabym je wszystkie zużyć. No widzicie, tu są 2 motki. Ile wyjdzie? No na kardigan wychodziło mi 4, na taki kardigan z rękawami. Może mi wyjdzie tunika, nie wiem, zobaczę, co będzie dalej we wzorze. Wszystko się zobaczy, to się tworzy w trakcie. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie nam informacje o tym, że Wam się podobało, czyli łapkę w górze, tak, w górze. A następnie subskrypcję na YouTubie warto poczynić, bo jesteście wtedy na bieżąco. I oczywiście wszystkie te produkty, o których mówiłam, znajdziecie w naszym sklepie. Chociaż to nie tylko sklep, bo to jak ta jedna z Pań cudownie powiedziała, to jest miejsce spotkań w Edziewiarce, edziewiarka.pl. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.